Witam w kolejnym vlogu. Mamy 17 stycznia, a ja się w końcu wziąłem za myjkę ciśnieniową, którą prawdopodobnie chyba sam zepsułem, albo już po prostu była delikatnie już była wypracowana i ją po prostu dobiłem, bo nie sprawdziłem oleju. Chciałem coś szybko umyć, zawsze przed każdym myciem sprawdzam olej, bo tutaj gdzieś miała wyciek. No i nie sprawdziłem na szybkości. No i mi zdechła. Ogólnie tu wszystko w porządku było, nic się nie działo. Ale tutaj... Ja może tego zaraz wam pokażę. Może rozkręcę jeszcze raz, bo... potrzebuję impuls. Jak ja to zrobiłem? Ogólnie myjka bardzo fajna, kupiłem ją od kumpla, on tam gdzieś sprowadzał z zagranicy za nieduże pieniądze. Fajna, prosta, silnik trzyfazowy, chyba 5,5 kW, pompa Anovi Reverberi. Nawet dzwoniłem już gdzieś tam do serwisu w Polsce, oni mówili, że muszą napisać do Włoch, napisali do tych Włoch. Ale napisali, odpisali mi, znaczy gościu mi odzwonił w momencie, kiedy ja już miałem to naprawione przez tokarza. Weźmy tutaj kamerkę. Że jest taka część, kosztuje 70 zł, ale to dopiero jak będzie on zamawiał większą partię jakiejś tam części, to dopiero może mi to przesłać, bo dla jednej części nie opłaca się, no koszty by były spore. Ta część kosztowała 70 zł, także niedużo. Ja za naprawę u tokarza dałem 250. Miałem budżet, powiedziałem tokarzowi, miałem budżet 200. No, powiedział 200, 250 i robi. No mówię, dobra, to już te 50 zł, ok, zaryzykuję. I teraz tak, co tu się stało? Ja to wam też zdjęcie pokażę wcześniej. Tutaj, bo to jest taki korbowód. Dobrze mówię korbowód? Tak, korbowód. I tutaj mamy trzy takie elementy, jakby to nazwać. Jeśli tu mamy korbowód, wał korbowy, to tutaj mamy korbowody, można powiedzieć. Dobra, nazwijmy to korbowody. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale okej, dobra, mniejsza z tym. I teraz tak, ten już był dorabiany. Może ściągnę kamerę, na której będzie to oddawać. Ten jest oryginalny. Ten był dorabiany. Bo widać, jest taki kanciasty, nie wiem kto to robił gdzieś na frezarce czy coś, ale był robiony. Już też jest delikatnie podjechany, tam widziałem, że były jakieś tam delikatne, może nie rysy, ale wżery. Ale to jak naleję mu oleju, to jeszcze pochodzi. No i tu, z tym był największy problem, bo tu było wybicie tak gdzieś koło 4 mm. I on zaczął mi rąbać. A dlaczego zaczął mi rąbać? Po prostu miał luz. I to nie pracowało wszystko osiowo. I tokarz mi dorobił tulejkę. Ja to pokażę. Tam mam zdjęcia, także wrzucę tutaj zdjęcia za chwilę, jak to wygląda rozebrane. Tutaj jest otworek, też to na zdjęciu będzie widać. I tu jest otworek i tu są takie jakby wcięcia. I tu, żeby sobie pobierały olej, bo one są smarowane samoczynnie. I ja zrobiłem tak samo, tylko że zrobiłem tu otworek i w tych otworkach jeszcze w poprzeczne zrobiłem takie zagłębienia, żeby po prostu pobierał, żeby ten olej się rozprowadzał po tym wale korbowym. No i tak to wygląda i z tego względu, że oleju po prostu nie było, chociaż jak otworzyłem klapkę, no to wyleciało tam może z 400
No pół litra chyba nie było. Nie, może szklanka. Dobra, szklanka była o tego oleju, ale to chyba było za mało i to chyba już musiało być po prostu już podjechane, już jakieś luzy miało. Zabrakło oleju, no i zdechło do końca. Także jakbym to sprawdził, dolał oleju, może by to chodziło jeszcze dalej, no ale no niestety, pośpiech. Teraz tak, to mam złożone, tu jeszcze wymieniłem uszczelniacze, bo uszczelniacze też, może te dwa były ok, ale ten jeden był, wiem, że zmęczony, bo jak on miał luzy, zaraz wam przedstawię to w inny sposób. Jak on miał luzy, to chyba na tym, tak. Jak on miał luzy, po prostu tą blaszkę, co tam jest, ta miedziana blaszka, wciągało ją troszeczkę głębiej w ten uszczelniacz. I ona była też taka pogięta, podciągnięta pod górę, bo po prostu miał za duży luz i wciągało ją w uszczelniacz. Zniszczyło uszczelniacz. Tu było ok. Tu było chyba też ta podkładeczka. O, tu jest ta podkładka. Ona też delikatnie była podciągnięta pod górę, czyli też tam coś już się działo, ale to jeszcze funkcjonowało. Ogólnie pompa, gościu, do którego tam dzwoniłem, powiedział mi, że tych pomp już nie produkują. To jest Anovi Reverberi XR 015x20H. Ciśnienie robocze maksymalne 200 bar. Także urządzenie fajne, bo tam mogłem sobie regulować, nie? No maksymalnie 200, minimalnie tam mogłem sobie ustawiać, jak tam mi się podobało. Myjka na zimną wodę. Prosta konstrukcja i teraz muszę odkręcić ten silnik, tu wszystko umyć, bo tu jest wszystko właśnie brudne od oleju, bo gdzieś miałem ten wyciek. Podejrzewam, że ten wyciek właśnie był z tego, co tu widzę. Tu są takie rowki i tu też, tak jakby, bo to pracuje w głowicy tamtej. To. Ale tu jak pewnie wydostawał się olej z komory korbowej, no to tymi otworkami, no tak ja myślę, po prostu sobie wyciekał, no i ściekał sobie tutaj pod silnik i tutaj na te podwozie małe. Także myślę, że jak teraz będą nowe uszczelniacze, to będzie wszystko funkcjonowało, olej już nie będzie leciał z tego, tak mi się wydaje. No ale zobaczymy. Chociaż no wcześniej chciałem to rozbierać, żeby tutaj dojść do tego, dlaczego ten olej leci, ale jakoś mówię, dobra, to urządzenie chodzi, to nie będę rozbierał, bo jeszcze coś zepsuję i potem będę się wkurzał na siebie, że rozebrałem, nie naprawiłem, a jeszcze jakieś tam będę musiał ponieść koszty. Co tu jeszcze mamy? No zegar. Zegar mam do 400 atmosfer. To też musiałem dokupić, bo nie było tutaj przy tej myjce, ona była troszeczkę taka niekompletna. Tutaj musiałem też dorobić przejście na zawór chyba i na przelew. Tak. No, także o, tu mamy ten zawór. To jest ten zawór, którym reguluje się ciśnienie. No i chyba wszystko. Nic więcej nie ma tutaj. No, także ja... co mi zostało do złożenia? Mi zostało do złożenia tylko ta podkładeczka, muszę ją jakoś zrobić. Nie wiem z czego, ona nie jest za gruba. Także jak zrobię tą podkładkę, to już mogę go skręcać, podłączać pod silnik i sprawdzić, czy to wszystko funkcjonuje. O, tu są też jakieś uszczelniacze, ale tu już się do tego nie dobierałem. Mówię, jak to chodziło, ciśnienia jakoś tam nie gubiło, to mówię, dobra, nie będę kombinował już tutaj, nie będę się w to zagłębiał, bo znowu jakieś koszty mi wyjdą. A ja dałem za tą myjkę 600 zł. I 300 zł mnie kosztowała naprawa, przy czym robię wszystko sam. Bo uszczelniacze kosztowały chyba po 12 zł za sztukę. Plus przesyłka to jest prawie 50 zł. No to 300 zł naprawa. No tak powiem... Trochę na ryzyko to naprawiam. Może się uda, może się nie uda. Zobaczymy.
Szkoda mi tej myjki, żeby to wyrzucać, bo to jak dla gospodarstwa i dla mnie to w zupełności starczyło. Ciągnik się umyło, czy tam maszynę, czy coś przed malowaniem. Też tam korzystałem z tego i tam miałem dyszę wirową i też mi to umyło. Także to urządzenie jak dla mnie jest wystarczające, dlatego szkoda mi się z nim po prostu rozstawać. No dlatego wziąłem się za tą naprawę i wziąłem się sam. Tu mamy filterek. Filterek zabrudzony od kamienia. Tu widać, ile jest kamienia w naszych rurach i w układach w wodzie. Także dlatego też założyłem, żeby po prostu tutaj się nic nie niszczyło, ani tu, ani tu. I wiadomo, żeby dysza się nie niszczyła, ta rotacyjna, czy tamta zwykła też. Także jest też filterek. Może bym musiał go jakoś przepukać w jakiś sposób, albo wymyć, zobaczę. Dobra, o teraz nawet też dojrzałem, bo ogólnie to mam miarkę i jest miarka i zawsze ją odkręcam, tą miarkę, no ale że chciałem coś na szybko umyć, no to już nie sprawdziłem, a zapomniałem, że tu jest też w dekielku, widać gdzie olej jest. Ogólnie to bym musiał to wydostać i może wyczyścić, żeby to okienko było czyste. I wtedy będę widział, czy jest stan, czy nie, ale miarkę też w razie czego mogę sobie wyciągnąć. Dobra, ja biorę się za złożenie tego dekielka, może jakąś podkładkę wykombinuję, coś i złożę, bo chciałbym jeszcze w tym tygodniu to sprawdzić, czy to faktycznie ta naprawa moja miała jakiś sens, czy po prostu nie miało to sensu i to się nadaje tylko na wyrzucenie, chociażbym tego nie chciał. No to na razie. No i kontynuujemy działania z myjką ciśnieniową. Tutaj z ojcem walczymy. Tego już tutaj nie ma, ale my tutaj sprawdzaliśmy, bo co się okazało, ja nie wiem, przy ostatnim filmie na czym stanęło, ale chyba mówiłem coś o silniku, że silnik robił zwarcie. I sprawdzaliśmy go tu osobno, po prostu, żeby tą elektronikę całą ominąć. I co się okazało, że tyle zostało z silnika. Silnik się przepalił. Dlaczego? Tego nie wiem. No ale kurde. Tu gdzieś w którymś miejscu jest. Tu. Jest. Tam jest wypalone. Tam ogólnie jest też, jak to się nazywa, nie cewka, tylko tutaj. No to tutaj na tym uzwojeniu tu, tam też jest o wypalone wszystko. Także co mogę powiedzieć, no rozkładam go, rozbieram go, żeby odzyskać troszeczkę pieniędzy z tego silnika. No jedno zrobiłem, druga się zepsuła, no i tak to jest. Tu mamy wirnik. Już nawet ojciec stwierdził, że jak wirnik był taki czarny, osmolony, to coś tutaj się działo, także co, rozbieram go na miedź, na aluminium, co się da, sprzedaję go na złom i będę szukał podobnego silnika. Tu jest 5,5 kW silnik, on jest trochę mały jak na 5,5 kW, to jest włoski silnik. Obdzwoniłem już znajomych, kumpli, jak ktoś będzie miał na pożyczenie, to po prostu ja zamontuję tą pompę w ten sposób, że już, no bo ja nie mam innej możliwości, bo ta pompa była zamontowana na silniku, a ja ją teraz zrobię tak, że po prostu, no nie będę silnika szukał, żeby tą obudowę wszystko montować, no bo to nie wiem, czy jestem w stanie znaleźć taki silnik, dlatego tutaj zrobię taką przejściówkę. Jeśli silnika będzie wychodziło na przykład 30, Fi 30 wałek, no to zrobię przejście na te, nie wiem, to jest chyba 25. Zrobię taką przejściówkę i po prostu to zrobię osobno, mocowanie na tym wózku. Silnik osobno postawię i no nie wiem, no to musi działać, nie? No jeśli tak daleko już poszłem z tym, tu zainwestowałem 300. Teraz muszę znaleźć silnik, jak silnik kupię gdzieś w dobrej cenie, no to wyjdzie mi remont tyle samo, co wartość tej całej myjki, ale jeśli jedno zrobiłem, to już tutaj się nie poddaję z tym. Nawet myślałem, żeby zamontować silnik spalinowy, tam są takie 6,5 konia
za 600-700 zł. Ale tak myślę, że silnik elektryczny będzie mniej awaryjny niż spalinowy, bo to wiadomo, a coś nie chce odpalić, a to może gaźnik, może paliwo. No to jest chiński silnik, także mogą się dziać też jakieś różne cudawianki i potem będę się wkurzał, że chciałem sobie polepszyć, a sobie pogorszyłem, także szukam silnika elektrycznego, trzyfazowego. Montuję osobno, pompę zrobię osobno na mocowaniu, silnik zrobię osobno, tulejka redukcyjna i będę się starał zrobić to, żeby po prostu to chodziło. No, dobra, tyle. Jak będę miał silnik, to jeszcze będę to dalej objaśniał.